Cześć, witajcie widzowie. To znowu ja, Kiełbasa Master. I dzisiaj zagramy sobie. Co to jest? Myślałem, że ktoś mi się włamał na konto. Dobra. To dzisiaj zagramy sobie tego. Muszę usunąć ten świat. Chyba, że jakiś fajny seed. Zapoznam się z seedem. Słaby seedek. Dobra. Ten i dzisiaj zrobimy speedruna. Tego. Speedruna. Znalezienie diamentów. To jest wersja 1.16.4. I seed to jest minus 4, 2, 4, 0, 9, 6, 3, 6, 3, 4, 7, 4, 7, 3, 7, 7, 9. Zegar, stoper, uruchom i... Uruchom. Oj, coś nie wyszło. To miało być w 4 sekundy. Tam jest. Damy sobie trochę. Dobra, głupio co zrobiłem. Czekajcie. Coś mi tutaj nie wie. Gościu miał zupełnie innego seeda. A nie tutaj. Co jest w tej skrzynce tutaj? Widzowie. No to nie wiem, widzowie, może nie będziemy robić speedruna. Złożymy sobie to i zagramy sobie let's playa. Ten świat. Tak, ten z koksem. Dobrze. Więc co my mieliśmy zrobić? Biorę łóżko. Słyszę pająka, niestety. Ojcz, 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 ojcz. Jakieś sin. Przez chwilkę myślałam, że tutaj są te bliki. O, bagienka. Słyszę wiedźma. O nie. To lama. To mi się przesłyszało. Co tam jest? Jakaś jaskinia. Inna trochę. Dobra.
Chodź, nie wyszło coś. Przepraszam, widzowie. Oj, tutaj też tak. Ajajajaj. Co to? A, to drzewo, ja myślałem, że brak. Czekajcie, widzowie, przepraszam. Dobrze, widzowie, dla was to była sekundka. A dla mnie trochę dłużej, bo jedna dziewczynka na grupie klasowej, znaczy nie dziewczynka, no taka jedna taka na grupie klasowej się tam, tam ten, że ha, 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 że ja mam, że on, że ta jej koleżanka jakaś ma kotek. Truciznę mi rzuciła. Dobrze, że gram na normalną, a nie na hardzie. Bo na hardzie trucizn. Tylko, że... Ta, jest jedna. Tylko, że ta widma jest jedna z najmądrzejszych mobów. Kiedy macie dużo HP, dajecie podzona, żeby to was zbiło do pół serduszka. Jeśli nie jesteście na hardzie. Skubana jak na ile rzuca. Jak macie już pół serduszka, to rzuca w was instant damage'a. To jest jeden z najmądrzejszych mobów w grze. To na serio mega mądry mob. Kurde, nie zjem tego jabłka. Prawie zginąłem przez jakiś głupi błąd na grupie. Jakieś coś na grupie klasowej. Ja się boję, że zginę, naprawdę. Bo ja się respię na spawnie. A nie mam żadnych game rula włączonego, ani nic. Nie mam praktycznie, mam zero jedzenia praktycznie. W sumie to jestem na wyginięciu. Dobra, trochę się podchiluję. Co daje efekt hangera? Słyszę zombiaszka. Wychodzę z tych bagien. Nie lubię bagien. Widziałam tak coś w radiu. Może to będzie trochę złe, nie pod mój kanał, ale słyszałam ostatnio takie coś w radiu. Jak kupię... proszę o dystans. A, linki jakieś mi przechodzą, przepraszam. Oczywiście chciałabym, żeby był dystans do tego, ale takie coś... Jeśli kobieta nic nie wie, to jest niewiasta, a jeśli wie wszystko, to jest wiedźma. Ja tego, no nie wiem, takie... Nie zrozumiałem tego, muszę się przyznać. W sumie to nie jest przyznanie, nic złego. O, pszczółki. Słyszę bardzo dużo głosów. To też padło. Flint jest, dobra. To idziemy z tym.
krowę, pająka. A widzę tylko krowę. Dobrze, przepraszam, że zaraz sprawdzam w ekwipunek. No po prostu za każdym razem, gdy dostanę damage, sprawdzam, czy moje te zbrojki się uszkodziły, nie wiem czemu. Kul tutaj jest. Dobra. Już nie będę nic mówił. Potem nie uda nam speedrunie chyba fejku, albo źle coś wpisałem z seedem. Albo to był fake, albo źle coś wpisałem z seedem, albo gościowi się pomylił seed. Na YouTubie zobaczyłam. To od razu pomyślałam, że nagram może. Ojciec, trochę jednak dostałem. Wiecie, w sumie łóżko jest jak hejbal, czyli amortyzuje, ale to tam 40% chyba. Nie, od hejbala możecie przeżyć 100 bloków. Łóżka z 40, no to łóżko amortyzuje 20%. Kuj, hejbal amortyzuje. What is that? Tutaj chunk jest nowy, tak? Jak się sprawdzało chunki F3G? Tak. Tak, tak, to jest nowy chunk. Dlatego się tak zgliczowała woda, pewnie. O. Dobra. O nie, słyszałam chyba szkieleta. Widziałam szkieleta. Dobra, widziałam ciało szkieleta. No, szkieleta, ale widziałam. W sumie, gdybym miał jakąś brońkę, to bym mógł zawalczyć sobie ze szkieletem kość, bo jednak jak masz psa, to niby pies nie jest taki potrzebny. A tak naprawdę to jest bardzo potrzebny pies. Pies jest bardzo potrzebny, dlatego bo... Dobra. Tutaj chyba postawię łóżko. Wow! Ale się przestraszyłem. Okej. Okay. Respawn point set. Dobrze, widzowie, to tutaj sobie zrobimy taką małą bazę, tak powiem. Ajś. Ale zlamiłem to. Dobra. A, widzowie. Prosiłbym o przysługę, bo oglądam sobie te shorts na YouTubie. Pewnie też oglądacie. I coś tam rozumiem, ale nie do końca. Trochę może to zabrzmieć boomersko, ale do końca nie rozumiem, o co chodzi w tym Pick Me Girl. I tam ktoś tam mówi, i tam nie wiem, coś tam było, ale nie skojarzyłam tego totalnie. Nie znam żadnej takiej osoby i chciałbym, żebyście wy mi powiedzieli, co to znaczy. Że ktoś jest właśnie pick me girl. Cokolwiek to znaczy.
trochę dłużej. Będzie taki może trochę dłuższy odcinek z Let's Playa niż ten, który już się... Jak teraz tu nagrywam, to jeszcze się nie pojawił. Miał się pojawić wczoraj, ale była burza i mi się nie wczytał odcinek, bo musiałam mieć kompa wyłączonego. Jacket potato? Jacket potato. Na początku przeczytałam jacket. Tak, przeczytałam jacket, ale na samym... Jest! Dobrze, że miałam tutaj respawna. Ale nie! Straciłem buty. Dobra, nie mamy butów. Nie jest jeszcze tak źle. To tylko buty. Ale dobra, przynajmniej mam całego tego. Kurde, ale zlamiłem. Dobra, teraz będę jak Dream. Chcę być tak jak Dream. Minecraft w parę chwil. Czy będę miał tyle sił? Czy będę miał tyle sił? Czemu ja tak spadam? To jest ten, to jest Let's Play, to ja nie powinienem tak robić, ale... Skoro chcę być tak jak Dream, Minecraft w parę chwil... Po prostu ja na to ląduję, muszę to postawić w ostatniej sekundzie, zanim to spadnie i... Serio? Dobra, never mind. Dobra, idę stąd. Idę. No dobra, tutaj mamy taką bazę. Sobie rozwalę ten. Zabiorę sobie to. I craftinga wezmę. Dobrze, że nie ma tak, że wszystko w Minecrafcie ma jakby swoje... Durability, jak na przykład tutaj durability 130 na 131, bo już jeden z blok wykopałem. No to dobrze, że ty na przykład... O, jest piesek. Dzień dobry, piesek. Okej. Wow, jestem już na tysięcznej kratce, co teoretycznie... Jest wrak statku. Teoretycznie tutaj już może być stronghold. Jest na to oczywiście mała szansa, ale na tysięcznej kratce i tutaj 1600. No już nie na tysięcznej, ale tutaj gdzieś może być stronghold. Oczywiście nie liczę na strongholda, chyba że to będzie jakiś mega ultra super szczęśliwy. Okay, seed z... Dobra, jedna zbudowana. Z tego co pamiętam są trzy skrzynki. Dawno nie byłem w statku. Tym minecraftowym oczywiście. Potem z prawdziwego życia nie byłem, byłem jeszcze dawniej. Dobra, muszę wypowiedzieć. Czyli wiem, że to tak na pewno tak nie działa. Okej, to przynajmniej git. Z tego, że to wiem już to jedno, to zrobię sobie tak. Będzie o wiele lepiej. No nie, wydaje się, że taki słaby statek. Już musi być więcej tych skrzynek. Przepraszam widzowie, ale to będzie ostatni cheat. Teoretycznie nie chcę tego robić. Ale... Tutaj jest jedna skrzynka.
Przepraszam za ten cheat, można powiedzieć, ale tutaj i tak nic fajnego nie ma. Skrzynce było dla mnie to było niemożliwe, że... Na skrzynku, takie... W jednej z skrzynku, w jednym statku takie sobie, takie rozumiem. Na statku. Na tych takich największych, to są trzy statki. Dobrze, że odkryłem. Nie wiedział nawet, że jest. Dobra, czyli to nie w tą stronę. Ale mega blisko ten skarb. Dobra. Dobra, widzowie, jeśli tak długo nie gadałam, bo nie wiem, to przepraszam, ja po prostu się bardziej zamyśliłem. Jak chcę być daleko trochę. Coś... Tak trochę daleko. To było naprawdę tak oznaczone, taki X byłby naprawdę, to było fajnie.
nie wiem, tutaj sobie skopiuję. Nie, ja wiem, dobra. Ja muszę przejść ogólnie 900 kratek do skarbu. No dobra, idziemy. Może będą diamenty. Chociaż tutaj będą diamenty. Dobra, kopię tutaj. Odpalamy F3, gdzie jest negative Z, positive, negative Z, dodatkowo border chunky. Raz, dwa, tutaj jest border chunk. Border chunk, czekajcie. Jak w tą stronę jest negative Z. To jest środek. To czekajcie. Negative Z to. To było 7, tak? Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. I tutaj. Chyba. I tutaj. Dobrze, cytuję. No to kopiemy się sposobem grafa. Chodź, to jest gravel. Ale koniec gravela. Proszę, żeby wyszło, bo jeśli nie wyjdzie, to mega słabo. Ojć. No i rozwalił mi się kilos. Ten o wiele szybciej kupię. Dobra, po prostu tak robię. Wiem, że to jest mega niebezpieczne i pewnie ktoś już chciał pisać w komentarzach z oznaczeniem tego momentu, że to jest mega niebezpieczne. Niebezpieczeństwo. Patrzcie, o co chodzi. Jeśli na przykład tutaj kopię, to nie spadam. I tutaj kopię, to dopiero spadam. Jakby jedną nogą jestem na tym bloku, a drugą na tym. Serio? Ależ redstone? A nie diamenty? Halo? Trochę bym miał wyjaśnienia. Dobra. Jeśli tutaj będą diamenty, to nie moje diamenty. Nie ma. Nie ma. Не вышло.
wyszło. No cóż, sposób grafa. Nieprawdziwy. Nie. Musimy się ten. Odpalałem. O nie, to był i FG wyłączam. G i F klikam, ale FG wyłączam. Render distance 9? Co? Ja mam render distance 12, no właśnie. O, dobry procesor, to leczyć nie będzie. Znaczy, może nie, że mam jakiś super dobry procesor, ale mam dobry procesor. Więc mam Intel Core i5, taki fun fact. Więc raczej leczyć nie będzie, ale taki random distance. Czy jakiś mały. Prawdę my idziemy w złą stronę. Dobra, never mind. Nie szukam tego samego. Szukamy jakiejś struktury i wtedy zakończymy ten odcinek. Niestety nie udało się znaleźć diamentów. To słabo mega, że się nie udało. Ojciec. No i nie wiem co. Pewno też słabym podsumowaniem jest stracenie moich złotych budków enchantowanych. Szkoda, że nie mam wiadra z wodą. Wiadro. Bo ja chcę być tak jak Dream. Postaram się zrobić to tak jak Dream. Więc widzowie. Stop hate, please. Tak to zabrzmiało w ogóle. Proszę nie hejtować. Moich sposobów. To są sposoby prawilne. Prawdziwe sposoby. Znaczy prawdziwe sposoby, by the way. Dobre sposoby. Postaram się zrobić taki Dream, czy Tobiasz, czy Nolif, czy nie wiadomo kto tam, speedrunner jakiś. Czyli tak, robię tak. O. A że ja zrobiłem koblarkę? O, działa. Teraz tak. Siera. Las siera. Dobra. I chyba teraz już tak. Tak mi się zdaje, ale nie, to jest za niskie. Okej. O nie! Tak się zrobię. Jak ja nie umiem przeżyć takich rzeczy, to co ja mam? Dobrze, widzowie. Także kończymy serię. Niestety nieudanym światem. No bo przykro mi się właśnie bardzo zrobiło. Bardzo przykro. Aż tak mi się przykro zrobiło, że... że to przeżyłem. Tak mi się przykro zrobiło, że nie chcę robić już drugiego świata.
zagramy na modach, widzowie, w następnym.